Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka oraz Fundacja Życie Cudem Jest ponownie połączyły siły, by zorganizować październikowy różowy marszobieg. Październik jest bowiem miesiącem walki z rakiem piersi, a aktywność fizyczna wspomaga rehabilitację. Różowy marszobieg odbył się po raz trzeci i był okazją, by skierować uwagę na profilaktykę raka piersi, bo to właśnie profilaktyka, samobadanie piersi daje największe szanse na wczesne wykrycie choroby, a więc i jej wyleczenie. Jak zawsze można było przekonać się, jak wyglądają zmiany chorobowe oraz nauczyć się właściwego badania. Co ważne, edukowano również, że rak piersi to choroba, która dotyka także mężczyzn. Na starcie różowego marszobiegu stanęło około 100 osób. Start poprzedziło odśpiewanie hymnu Amazonek. W sercu was ludzie noszę, w sercu za wami proszę, serca piosenki śpiewam, w sercu urazy nie mam, nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych, wszystkich ludzi uszczęśliwię, tylko daj mi, Panie, proszę, skrawek nieba i nic więcej mi nie trzeba. Tylko daj mi, Panie, proszę, skrawek nieba i nic więcej mi nie trzeba. Amazonki spotkają się ponownie w piątek 14 października o godzinie 11 na Leszczyńskim Polu Nadziei na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Westerplatte. Tego dnia zasadzą cebulki żonkili, jednego z symboli Amazonek, które zakwitną na wiosnę. Podczas akcji prowadzone będą warsztaty edukacyjne z samobadania piersi.